Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was do fragmentu, który zapisany jest w drugim liście Piotra, w drugim rozdziale, od 1 do 3 wersetu. Odpowiemy sobie na pytanie, które myślę bardzo często nas nurtuje: skąd się biorą fałszywi nauczyciele? Bardzo często oczekujemy tego momentu, kiedy objawią się fałszywi nauczyciele, kiedy zobaczymy tych fałszywych nauczycieli, ale Boże Słowo mówi nam o tym, że oni są już pośród nas. Jeszcze nie objawili się, a może jeszcze nie w 100% się objawili, ale dzisiaj przyglądając się Kościołowi, widzę, że ci fałszywi nauczyciele już się objawili, już się objawiają, może jeszcze nie w 100%, ale możemy ich już zaobserwować. Dlatego, że Piotr mówi nam o tym, że tych fałszywych nauczycieli charakteryzują pewne cechy. I przeczytajmy wspólnie właśnie ten fragment, drugi Piotra, drugi rozdział, od 1 do 3 wersetu, abyśmy zwrócili uwagę na te cechy, które ich charakteryzują, żebyśmy nie ulegli tym fałszywym nauczycielom. Pośród ludu jednak zdarzyli się również fałszywi prorocy. Podobnie między wami pojawiają się fałszywi nauczyciele. W skryty sposób będą próbowali wprowadzić zgubne herezje, a nawet wyprą się władcy, który ich wykupił. Tacy sprowadzają na siebie szybką zgubę. Przez nich droga prawdy stanie się przedmiotem bluźnierstwa i niestety wielu pójdzie za ich rozwiązłością. Ze względu na swą chciwość będą próbowali was zwieść fałszywymi słowami. Od dawna jednak wyrok na nich jest przesądzony, a ich zguba nadciąga. Zobaczcie, że Piotr w tym fragmencie mówi nam o tym, że będą próbowali wprowadzić zgubne herezje. Więc to jest pierwsza cecha, która ich charakteryzuje. Wprowadzają w skryty sposób zgubne herezje. I dzisiaj widzimy, jak wielu nauczycieli wprowadza w skryty sposób zgubne herezje. Dlatego musimy pamiętać o tym, żeby konfrontować to z Bożym Słowem. Nie wierzmy wszystkiemu, co mówią kaznodzieje, szczególnie ci internetowi kaznodzieje, którzy nie mają nad sobą żadnego autorytetu, którzy nie mają nad sobą żadnego przywództwa, którzy nie są kontrolowani, sieją i w sposób skryty wprowadzają zgubne herezje. Druga cecha, która ich charakteryzuje, to to, że przyjdzie moment, że wyprą się władcy, który ich wykupił, a więc wyprą się Chrystusa, wyprą się tego, co Chrystus zrobił dla nich. Będą wprowadzali bluźniercze prawdy, które będą prowadziły do zejścia z drogi. Będą zachęcać do tego, żeby wielu z nas, którzy dzisiaj są w Kościele, poszli za ich rozwiązłością. Nie musimy się długo zastanawiać i daleko szukać i zobaczyć, jak dzisiaj już ta rozwiązłość wchodzi do Kościoła. Jak wiele jest społeczności, w których rozwiązłość moralna, duchowa jest akceptowana. Robią to ze względu na chciwość. Robią to ze względu na popularność. Robią to ze względu na spełnienie swoich ambicji. Będą próbowali zwieść fałszywymi słowami. Fałszywymi słowami dotyczącym Bożej miłości, tego, że Bożego miłosierdzia i tego, że piekło jest puste, bo dzisiaj też i taka głoszona jest doktryna o tym, że Bóg w swojej miłości i miłosierdziu powoduje to, że nikt w piekle do piekła nie trafi, a wszyscy będą zbawieni. To jest właśnie fałszywa, zgubna herezja, która jest dzisiaj w sposób skryty wprowadzana do Kościoła. My musimy być bardzo czujni i musimy czuwać i konfrontować wszystko ze Słowem Bożym. Dlatego też, kochani, pamiętajmy o tym, że fałszywi nauczyciele już są w Kościele. Już są w Kościele, już działają. Nie wszyscy objawili się w 100%, ale myślę, że prawdziwe objawienie ich wszystkich i będzie wtedy, kiedy wyprą się Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, a pójdą za fałszywymi doktrynami i rozwiązłością i bluźnierstwem, które dzisiaj głoszą. Radości w Panu. Do usłyszenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.